Witam wszystkich jeszcze raz. To już przedostatnia chyba sesja, tak, na konferencji. Tematem jest OLAP czasu rzeczywistego. Od razu spieszę z wyjaśnieniem, że coś takiego nie istnieje. Więc będziemy mówić nie tyle o ideale, tylko o tym, w jaki sposób do tego ideału się zbliżyć. Ja nazywam się Grzegorz Stolecki, ja myślę, że znamy się już, tak? Zajmuję się Business Intelligence, szkoleniami, SQL serwerem, nie tylko od strony BI, ale także od strony administracji i programowania troszeczkę. No i temat sesji się wziął stąd, że bardzo często pojawia się w opisie funkcjonalności Analysis Services Microsoftu stwierdzenie, że może on wykonywać swoje operacje w czasie rzeczywistym, że może być zasilany danymi w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj po tym dodaje się, że ta funkcjonalność jest dostępna tylko w edycji Enterprise i zazwyczaj potem się już przestaje na ten temat mówić. Więc sesja będzie przybliżała tematykę możliwości, jakie daje Analysis Services, jeśli chodzi o przechowywanie danych, czyli storage, albo inaczej magazyny. Opowiem o tym, w jaki sposób konfigurować funkcjonalność Proactive Caching, która, gdy SQL Server 2008 pojawiał się na rynku, była bardzo głośno wymieniana jako ta jedna z najważniejszych nowości. Powiem, czym jest Proactive Caching, ponieważ jego funkcjonalność jest bardzo często mylona, bardzo często jest brany za narzędzie, którym w rzeczywistości nie jest, bo Proactive Caching to nie jest żadne magiczne narzędzie, które zapewni nam super szybkie działanie ogromnych kostek OLAP-owych, które bezpośrednio siedzą na systemach operacyjnych, znaczy tych transakcyjnych, bezpośrednio siedzą na ERP-ach. To jest zupełnie coś innego. Okej, ja nie będę się przełączał w widok prezentacji, bo długo trwa zawsze, ale będzie mi błędy podkreślał, tak? Na czerwono jest, jak widać, podkreślone, na czerwono jest Proactive Caching, także warto na ten termin zwrócić uwagę. Wcześniej pojawi się wyjaśnienie terminów MOLAP, ROLAP, HOLAP, a tak przy okazji zwróćcie uwagę, że szablon prezentacji wskazuje SQL 2012. Mała pomyłka w szablonie. Okej, ja powiedziałem, że coś takiego jak OLAP czasu rzeczywistego w rzeczywistości nie istnieje, że to jest jakiś ideał. Mówi się, że coś jest czasu rzeczywistego, jeśli natychmiast reaguje na jakieś zdarzenie lub na zmieniające się otoczenie. W przypadku kostek OLAP-owych ten termin należy tłumaczyć w ten sposób, że spodziewamy się, że gdy w źródle danych kostki pojawią się nowe dane, to one natychmiast będą widoczne w kostce. Osoba, która wykonuje raport na podstawie kostki OLAP-owej, ma pewność, że ogląda najświeższe dane. Analityk sprzedaży wie, że jeżeli ktoś złożył zamówienie sekundę temu, to zamówienie w kostce OLAP-owej się już znajduje. To jest ideał. Oczywiście idealnie by było, gdyby ten czas opóźnienia wynosił dokładnie 0 sekund, ale to jest oczywiście niemożliwe bez zaginania czasoprzestrzeni. Jeżeli są na sali doświadczeni kierownicy projektów, to oni mogą, tak? Oni mogą. Oni nawet w raportach by zobaczyli te dane wcześniej, zanim by się klient w firmie pojawił. Natomiast zawsze z pojęciem czegokolwiek, systemu danych czasu rzeczywistego, zawsze jest związane pojęcie opóźnienia. Po angielsku latency, czasami się mówi też po polsku latencja. Mnie akurat latencja się kojarzy z jakąś rośliną. O co chodzi? Nie ma możliwości, żeby dane natychmiast pojawiły się jednocześnie w dwóch miejscach. No tak jak mówię, chyba że są kierownicy projektów albo tak zwany efekt tunelowy. Wiecie, co to jest efekt tunelowy? Po prostu czasami pewne rzeczy znikają i pojawiają się w zupełnie innym, niespodziewanym miejscu. To jest bardzo powszechne. Każdy na pewno doświadczył przynajmniej raz skutków działania efektu tunelowego. Gdzie mój mazak? Okej. Jest czas potrzebny na przekazanie danych, bo zwróćmy uwagę, jest czas na to, żeby dowiedzieć się,
że w bazie danych pojawił się nowy wiersz. Następnie musi upłynąć czas potrzebny na uruchomienie procedury pobrania tego wiersza do kostki OLAP-owej. I musi upłynąć jakiś czas, nie wiem, choćby na przekazanie tej wartości, choćby po sieci, jeżeli te dwa serwery to są różne serwery. Nawet jeżeli wykonujemy zapytanie, bo prawdopodobnie, żeby sprawdzić, czy są jakieś dane nowe w bazie, najprawdopodobniej możemy wykonać jakieś zapytanie. Czas wykonania tego zapytania także się liczy do opóźnienia. I teraz pytanie jest takie, jakie opóźnienie jest akceptowalne. Ok, ale o tym za chwilę. Najpierw tryby magazynowania danych. Analysis Services wspiera trzy główne tryby magazynowania danych. One są nazywane Rollup, Holup i Molup. Co jest bardzo ważne, tryb magazynowania danych jest to właściwość partycji z danymi w kostce lub jest to właściwość wymiaru. Cały wymiar również może zapisany być akurat w jednym z dwóch, ponieważ Holup dotyczy tylko i wyłącznie partycji. Rollup i Molup dotyczą zarówno partycji, jak i wymiaru. Co jest bardzo ważne, aplikacja kliencka nie widzi trybu magazynowania. Co nam to daje? Możemy w każdej chwili zmienić tryb magazynowania obiektu na inny i w żaden sposób nie trzeba przerabiać, poprawiać aplikacji klienckiej. Co może być konieczne? Konieczne może być ponowne połączenie się aplikacji klienckiej z serwerem. Dobra aplikacja kliencka do kostek OLAP-owych, do Analysis Services wykrywa fakt, że po stronie serwera obiekt wszedł w stan niesprocesowania lub sesja wygasła i trzeba tą sesję jeszcze raz ponownie nawiązać. Rollup to jest OLAP relacyjny. Oznacza to, że wszystkie dane konkretnego obiektu są przechowywane w bazie relacyjnej. Jak wiemy, źródłem danych dla kostki OLAP-owej zawsze jest baza relacyjna. Zawsze. I tutaj zakładamy, że to właśnie ta baza relacyjna przechowuje wszystkie informacje danego obiektu. Tutaj takie od razu zaznaczenie. Jeżeli źródłem relacyjnym jest SQL Server, to istnieją pewne sposoby optymalizacji dostępu do niektórych obiektów, przyspieszenia wykonywania zapytań, mianowicie wykorzystanie widoków indeksowanych na potrzeby agregacji. A proszę, a tu jest SQL Day 2013 już. Ciekawe. Tak? No nie, to był test, tak? Czy grupa jest spostrzegawcza? Następny będzie 2014. No proszę. Uwaga, czasami pojęciem rollupu określa się również tradycyjną, relacyjną bazę danych, w której dane są ułożone w układzie wielowymiarowym, czyli hurtownia danych, baza danych, która posiada tabelę faktów i tabelę wymiarów. Czasami się mówi o takiej bazie, że ona jest w układzie rollup. Dla Analysis Services to pojęcie ma troszeczkę inne znaczenie. Kolejny sposób magazynowania to jest hybrydowy OLAP, hybrid OLAP. W przypadku Analysis Services oznacza to oczywiście, że część danych obiektu znajduje się w strukturach wielowymiarowych, a część w relacyjnych. Podział jest taki, że to wartości faktów, wartości miar są przechowywane w części relacyjnej, natomiast agregacje, czyli tabele zawierające podsumowania różnego rodzaju, bo czymże jest agregacja? Agregacja jest to po prostu tabela. I te agregacje są przechowywane w magazynie wielowymiarowym. Holapu nie mogą wykorzystywać wymiary, tylko i wyłącznie partycje z danymi. No i na końcu mamy to, czego najczęściej używamy, czyli MOLAP, Multidimensional OLAP. Oznacza to, że wszystkie dane kostki, zarówno dane partycji, jak i dane wymiarów, znajdują się w strukturach wielowymiarowych. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że dotyczy to tylko fizycznego sposobu przechowywania tych danych. Natomiast dla aplikacji klienckiej kostka jest widziana poprzez metadane, czyli aplikacja kliencka widzi wymiary, widzi grupy miar i miary. Pamiętamy o tym, że aplikacja kliencka nie widzi takich obiektów jak partycje, nie widzi takich obiektów jak agregacje na przykład.
I tutaj kilka od razu uwag bardzo ważnych. Mianowicie nie można sobie dowolnie wybierać trybów, w jakich przechowujemy obiekty. Są pewne ograniczenia. Na przykład, jeżeli partycję mamy w trybie MOLAP, czyli wielowymiarowym, przynajmniej jeden z wymiarów też musi w tym trybie pracować. Jest to wtedy układ bardzo nieoptymalny. Z tego powodu, że istnienie wymiaru rollupowego, który będzie reagował na zmiany w danych, może przełączyć całą kostkę do trybu rollupowego. I wtedy to, nawet że mamy storage partycji w MOLAP, nic nam nie daje. Oczywiście różnica w prędkości pomiędzy MOLAPem a rollupem jest zauważalna. MOLAP jest zoptymalizowany do odpowiadania na zapytania wielowymiarowe. MOLAP ma specjalną strukturę przechowywania na dysku. Jeżeli ktoś widział kiedykolwiek fizyczną strukturę kostki na dysku, wie, że jest to ogromna liczba plików. Osobno są przechowywane ciągi znaków, osobno są przechowywane indeksy, osobno są przechowywane agregaty i dane. Wszystko to jest ze sobą połączone w bardzo wydajne struktury, które bardzo szybko odczytują dane. Natomiast jeśli chodzi o rollup, to jaki jest storage, wszyscy wiemy. No jest to po prostu storage relacyjnego źródła danych. Najczęściej tym źródłem jest SQL Server, czyli mamy klasyczną bazę danych, tabele, mamy indeksy, widoki, mamy pliki z danymi, ze stronami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy jakiś wymiar rollupowy, to właśnie to jest o czym powiedziałem. Jeżeli mamy wymiar w trybie rollup i odwołujemy się do liści tego wymiaru, liściem jest element, który nie ma już podległych w strukturze, czyli odwołujemy się de facto do atrybutu kluczowego, to w tym momencie, pomimo że partycję mamy w trybie MOLAP, czyli tym szybszym, lepszym do odpowiadania na zapytania, to i tak odpytana będzie część relacyjna. Czyli mielibyśmy tak, jakby partycja była w trybie rollup. Nie zauważymy żadnego przyspieszenia, wręcz przeciwnie. W takim razie od razu się pojawia pytanie, po co nam wymiary rollup? Otóż jest to technika, która się sprawdza w momencie, kiedy mamy bardzo dużo elementów wymiaru. Bardzo dużo to są dziesiątki milionów. To są dziesiątki milionów. Jeżeli mamy tak ogromne wymiary, których liczba składników idzie w miliony, wtedy warto rozważyć przechowywanie w rollup, ponieważ jest to po prostu wydajniejsze. Przy bardzo dużych ilościach elementów w wymiarach może się okazać, że wymiar w rollupie będzie wydajniejszy. No i jeszcze oczywiście wtedy, kiedy mamy partycje rollupowe, czyli jeżeli zdecydujemy się, że cała nasza baza wielowymiarowa, cała nasza kostka będzie w rollupie, no to wtedy wymiary rollup są też naturalnym wyborem. Okej. To jest bardzo ważny schemat. Troszeczkę tych strzałek niebieskich nie widać. Są takie troszeczkę mały taki kolor blady. Okej. Dane kostki rollupowej mogą się znajdować w trzech miejscach. W momencie, kiedy wykonujemy zapytanie, serwer będzie poszukiwał danych. Najpierw w cache, w buforze pamięci. Analysis Services stosuje mechanizm buforowania danych. Jest to realizowane przez Storage Engine, czyli tą część, która odpowiada za czytanie z dysku. Podstawową jednostką przechowywania danych w buforze, tak jak w SQL serwerze w bazie relacyjnej, są strony. W bazie wielowymiarowej OLAP jest co? Tak zwana subkostka, subcube. Jest to po prostu jakiś wycinek kostki, tak jakbyśmy z kostki wycięli jakiś kawałeczek opisany koordynatami. Mechanizm buforowania jest bardzo wydajny, mianowicie Analysis Services potrafi inteligentnie sprawdzić, co ma w buforze i potrafi wywieść z danych w buforze podsumowania. Jeżeli na przykład umieścimy, załóżmy w zapytaniu, dane kwartalne według kwartałów, odczytamy te dane, one zostaną umieszczone w buforze. Jeżeli następne zapytanie będzie potrzebowało danych rocznych, a mamy odpowiednio ustawione relacje pomiędzy atrybutami w wymiarze, czyli to, o czym mówił Chris na warsztatach, to wtedy Analysis Services jest w stanie na podstawie tych czterech subkostek w buforze zbudować tą potrzebną z podsumowaniem. Oczywiście dochodzą tu jeszcze agregacje. Jeżeli miałby jeszcze agregacje, być może będzie mógł skorzystać również z agregacji. Strojenie wydajnościowe serwera OLAP-owego najczęściej polega na tym, że sprawdzamy, dlaczego nasze dane nie odczytują się z cache'a.
Dlaczego one są ładowane z dysku? Bardzo często stosowaną techniką jest tak zwany warm-up serwera albo rozgrzanie, czyli bezpośrednio po starcie serwera wykonujemy szereg zapytań MDX-owych, których wyniki idą w powietrze, ale które powodują, że odpowiednie subkostki są zaczytywane do bufora. Mamy również specjalne polecenie, create cache, gdzie możemy wyraźnie wskazać, o taki fragment kostki nam chodzi, żeby został wczytany do bufora i w tym buforze, żeby został umieszczony i czekał na swoją kolejność. Jeżeli dane nie zostaną znalezione w cache'u, są poszukiwane w storage'u MOLAB, czyli są czytane z dysku ze struktur wielowymiarowych. Jeżeli kostka jest w trybie MOLAB, to jest koniec poszukiwań, dalej szukać nie ma co. Ale jeżeli kostka pracuje w trybie rollupowym, to w serwerze Analysis Services jest taka możliwość, że pomiędzy rollupem a cache'em znajduje się jeszcze jedna struktura. Bufor wielowymiarowy, który jest w strukturze MOLAB. Pomimo, że włączymy sobie rollupową definicję naszej bazy, czyli dane mamy w bazie relacyjnej, to mimo to Analysis Services buduje coś, co się nazywa cache'em wielowymiarowym. I to jest właśnie proactive caching. Proactive caching odpowiada właśnie za to, w jaki sposób ten bufor molapowy jest tworzony po to, żeby przyspieszyć działanie zapytań, które mają się odwoływać bezpośrednio do danych relacyjnych. No i oczywiście, jeżeli ten bufor molapowy, ten cache molapowy jest przeterminowany albo nie zawiera danych synchronizowanych, to wtedy jest ostatnia instancja, serwer odwoła się bezpośrednio do magazynu rollupowego. I proactive caching to jest właśnie historia na temat tego, jak często ten bufor rollupowy ma być odświeżany, jaki czas upływa do momentu, w którym on straci swoją świeżość i uznamy, że nie powinien już dostarczać danych. Dlaczego? Z tego powodu, że żeby użytkownik widział prawdziwe dane cały czas, to pomiędzy buforem wielowymiarowym a storage'em rollupowym cały czas musi iść synchronizacja danych. Te dane muszą być synchronizowane. Jeżeli pojawi się wiersz w tabeli faktów w hurtowni danych, to musi się natychmiast znaleźć w cache'u rollupowym, żeby zapytanie od razu z niego korzystało. Właśnie. Gdy dane relacyjne się zmienią, to tym samym cache i magazyn MOLAB staje się nieaktualny. Żeby stały się z powrotem aktualne, trzeba wykonać operację przetworzenia albo inaczej procesowania czego? No właśnie tego magazynu OLAP-owego. Cache automatycznie staje się nieważny i zostaje wyrzucony. Ale najważniejsze jest właśnie odpowiednie przetworzenie tego magazynu OLAP, który tam po drodze, przepraszam, się znajduje. No oczywiście, najprostsze rozwiązanie to jest takie. Musimy o to zadbać sami. Po prostu wykonujemy co pewien określony czas przetworzenie magazynu molapowego. To jest niestety jedyna opcja, jaką mają użytkownicy Analysis Services w wersji standard. Oni nie mają proactive caching i oni nie mogą partycjonować kostek, w związku z czym niestety muszą przetwarzać całą kostkę. No i tu jest problem. Przetwarzanie całej kostki zazwyczaj trwa dość długo. No ale jeżeli stosujemy standard, no to właśnie z tym się musimy liczyć. Właśnie najdotkliwszą różnicą pomiędzy edycjami standard a Enterprise, SQL Server Analysis Services, jest właśnie po pierwsze brak możliwości podziału kostki na mniejsze procesowalne elementy, czyli partycje, a po drugie brak możliwości równoległego procesowania partycji. Edycja standardowa procesuje wszystko po kolei. Najpierw jedną, potem drugą, potem trzecią. Jest rozwiązanie w standardzie. Oczywiście nie problemu zrównoleglenia procesowania. Tego się nie da zrobić ze względu na system blokad, jaki występuje w Analysis Services, ale jesteśmy sobie w stanie poradzić z podziałem kostki. Wystarczy kostkę podzielić na mniejsze fragmenty nie przy pomocy partycji, tylko przy pomocy grup miar. Czyli stworzyć na przykład grupę miar dla roku 2010, grupę miar dla roku 2011. Pozostaje jeszcze drobny szczegół. Nauczyć użytkowników korzystać z takiej skręconej trochę struktury. Takie sztuczki robi się na przykład, kiedy użytkownicy nie mają możliwości przeglądania kostek ad hoc. Na przykład korzystają z gotowych raportów w Reporting Services.
Tak? Taką sztuczkę zastosowałem kilka razy. Wstyd się troszeczkę do tego przyznać, prawda, ale rozwiązanie działało. Albo wykorzystajmy właśnie, znowu podkreślone na czerwono, żeby podkreślić ważność, wykorzystajmy proactive caching, czyli mechanizm, który przejmie na siebie stwierdzanie, kiedy należy procesować ten magazyn molapowy. Na jakie pytania musimy odpowiedzieć, konfigurując proactive caching? Po pierwsze, kiedy powinno nastąpić procesowanie? Czy wtedy, kiedy pojawią się nowe dane po stronie bazy relacyjnej? Czy też sami ustalimy harmonogram? Na przykład niech się to procesuje co godzinę. Oczywiście zazwyczaj wybiera się odpowiedź, gdy zmienią się dane wejściowe. Wtedy chcemy uruchomić procesowanie. Kolejne pytanie. Gdy obiekt jest procesowany, użytkownicy w dalszym ciągu mogą oglądać dane. To jest standardowy sposób działania analyzy services. W czasie procesowania serwer tworzy kopię obiektów, tworzy dopiero nowe obiekty sprocesowane, stare są dostępne. Użytkownicy cały czas mogą zadawać zapytania. W momencie, kiedy tworzenie nowej wersji obiektów się skończy, następuje zamiana. Stara wersja zostanie usunięta, nowa wchodzi w to miejsce. Nowa wchodzi w to miejsce. No więc pytanie, co ma być dostępne w czasie, kiedy procesujemy obiekt? Czy ma być dostępna stara wersja danych, czyli stara wersja kostki, co oznacza, że dane będą nieaktualne? Lub może być dostępna baza relacyjna, czyli użytkownik będzie widział dane najświeższe, najnowsze, ale trzeba się liczyć z tym, że wydajność spadnie, bo odpytujemy już nie magazyn molapowy, tylko bazę relacyjną. I wreszcie trzecie pytanie. W jaki sposób analyzy services ma się dowiedzieć tego, że dane się zmieniły? Musi być jakiś sposób notyfikacji serwera o zmianie danych. Ok, tutaj jeszcze jest taka dość ważna informacja. To są tak zwane ścieżki transition paths obiektów, ścieżki zmiany, przetworzenia. Najlepszy, najszybszy molap, co to znaczy? Po notyfikacji, po zmianie danych jest procesowany magazyn molapowy, po zamianie, po zakończeniu procesowania następuje zamiana, dostępny jest nowy magazyn. I jest transformacja molap, co to znaczy? W momencie nadejścia notyfikacji, że dane się zmieniły, magazyn molapowy przestaje być dostępny, zaczyna być tworzony nowy, odświeżony. W tym czasie dostępna jest partycja, dostępna jest baza relacyjna, czyli podczas procesowania na zapytania odpowiada obiekt rollup. Ok, zanim przejdziemy dalej, to zobaczymy sobie, w jaki sposób taka baza rollupowa może działać. Ja mam tutaj przygotowaną prostą bazę danych, składającą się dosłownie z trzech tabel. Dwie tabele, klient i produkt, pełnią rolę tabel wymiarów. Tabela sprzedaż jest tabelą faktów. Zawierają dosłownie po kilka wierszy, więc wszystko będzie działało błyskawicznie. I o to chodzi. Od strony projektu wygląda to w ten sposób. To już jest projekt kostki. Mamy wymiar produktów, który zawiera jakąś hierarchię. To są dwa atrybuty, grupa i produkt, jest hierarchia. Mamy wymiar klientów, który składa się tylko i wyłącznie z jednego atrybutu kluczowego. No i mamy kostkę. Storage jest ustawiony jako właściwość partycji, czyli musimy przejść na zakładkę Partitions i tutaj dowiemy się, jaki jest aktualny status partycji sprzedaż. I widzimy tutaj wyraźnie, storage mode jest ustawiony na rollup. To znaczy, że korzystamy z bazy relacyjnej. Dodatkowo jeszcze ważna informacja, kostka posiada agregację. O tym za chwilę. To jest bardzo ważne, kostka posiada agregację. Ok, jak ustawione są właściwości partycji? Właściwości partycji definiujemy albo poprzez naciśnięcie przycisku Storage Settings, albo tutaj w oknie właściwości widzimy, że Proactive Caching jest włączony, jest w tej chwili w trybie Real-Time Rollup. Czyli każda zmiana w bazie relacyjnej będzie widoczna w kostce rollupowej. Storage mode, kostki rollup, czyli korzystamy z bazy relacyjnej. Tutaj możemy zmienić molap, rollup, holap. In memory, proszę tego nie dotykać. Tak? In memory to jest, że tak powiem, nie dotyczy modeli wielowymiarowych.
Ok, natomiast projective caching to jest właściwość złożona. Widzimy, że ona składa się jeszcze z kilku innych właściwości, o których też jeszcze za chwilkę będę mówił. Czy kostka jest dostępna i sprocesowana? Sprawdźmy to w browserze. Ok. Tutaj ja korzystam jeszcze z wersji 2008 R2. Także jeszcze jest przyjemny Office Web Components, który został w wersji 2012 wyrzucony. Czyli stworzymy sobie proste zapytanie, wybierzemy miarę wartość i wybierzemy klientów tej prawdopodobnie firmy. Włączymy sobie pokazywanie pustych komórek. No widzimy dane są tutaj wprowadzone. Żeby jeszcze zobaczyć sobie dokładnie, co się dzieje, włączymy sobie profiler. Będziemy śledzili. Co będziemy śledzili? Będziemy śledzili bazę danych relacyjną. Będziemy śledzili bazę relacyjną. Odbierzemy zdarzenia. Może wszystkie pokażemy. Odbierzemy zdarzenia. Security audit nas nie interesuje. Session nas nie interesuje. Stored procedures nie. W TSQL-u weźmiemy sobie batch completed, weźmiemy sobie jeszcze na wszelki wypadek statement completed, statement starting i oznaczymy sobie jeszcze bazę danych. Mamy, odfiltrujemy sobie column filters. Ja założę filtr, żebyśmy oglądali zdarzenia tylko dotyczące bazy sprzedaż. OK. I uruchamiamy trace. Dobrze. Ja mam tutaj przygotowany, że tak powiem, już wcześniej przykład. Najpierw sobie zobaczymy, czy profiler prawidłowo reaguje. Select gwiazdka from sprzedaż, czyli odwołuje się do bazy relacyjnej. Profiler. OK. No, nawet tego chyba troszeczkę za dużo. Może zrezygnuję, a niech zostanie, zresztą to w sumie nie przeszkadza. OK, czyli widzimy. No więc w tej chwili sprawdzimy, czy rzeczywiście dane, które pojawią się w bazie relacyjnej, przechodzą do kostki. Wprowadzamy nowy fakt, insert, sprzedaż, values, pierwszy klient, pierwszy produkt, no i wprowadzimy wartość na przykład, nie wiem, 5000, żeby wyraźnie było widać różnicę. Wykonujemy F5. No i teraz przechodzimy do kostki, odświeżamy raport w kostce i już widać wartość, było 11300, jest 16300, czyli zadziałało. Zobaczmy sobie profiler. W momencie, kiedy nacisnąłem przycisk odśwież, proszę zwrócić uwagę, rozpoczyna się działanie serwera OLAP-owego na bazie relacyjnej. Jest tutaj oczywiście sprawdzenie, który obiekt należy zaktualizować. I tutaj mamy tu w tej chwili jest zapytanie, które zostało wykonane przez serwer OLAP-owy. MDX został przetłumaczony na SQL. Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie mamy w bazie relacyjnej tabelę sprzedaż, natomiast zapytanie odwołuje się do tabeli o nazwie następującej, do obiektu o nazwie następującej. Co to jest? To jest, proszę Państwa, agregacja. To zapytanie skorzystało z agregacji. W trybie, w którym w tej chwili pracuje nasza baza OLAP-owa, wszystko jest w bazie relacyjnej. Czyli tabela faktów jest jednocześnie grupą miar w kostce, ale oprócz tego jeszcze dodatkowo stworzyliśmy agregację. Zobaczmy, jakie mamy agregacje. Najpierw po stronie projektu wielowymiarowego, aggregation, ja pokażę w tej chwili, mamy projekt agregacji, jest jedna agregacja. Zobaczymy sobie w trybie zaawansowanym. Proszę bardzo, oto ta agregacja. To jest definicja agregacji na poziomie bazy OLAP-owej. Natomiast w bazie relacyjnej odpowiednikiem agregacji jest widok indeksowany.
został stworzony widok indeksowany, który zawiera informacje agregacji. Proszę bardzo, możemy sobie go podejrzeć. To jest nasza agregacja. Jak widać, znajdują się tutaj wartości miar. Widzimy, jest wartość miary plus zawsze mamy count i mamy klucze elementów. Wydajnościowo jest to rozwiązanie, które przyspiesza wykonywanie zapytania. Natomiast mimo wszystko agregacje działające w trybie rollup również nie należą do demonów szybkości. Poza tym są to widoki indeksowane, a jako widoki indeksowane mają mnóstwo ograniczeń. Same widoki indeksowane w SQL serwerze mają mnóstwo ograniczeń. Natomiast jeśli chodzi o budowę kostki, na przykład nie wolno nam używać miar typu minimum i maksimum. Wszystkie opcje sesji domyślnie, jest ustalony domyślnie zestaw opcji, które mają być włączone. Jest ustawiony domyślnie opcja tabel, musi być aktywna, włączona opcja tabeli ANSI Nulls, musi być włączona opcja Quoted Identifier, no one akurat są włączane domyślnie, także o tym się nie zapomina, ale oprócz tego trzeba włączyć różnego rodzaju opcje na samej sesji. Natomiast jest to świetny przykład, żeby sobie zobaczyć, jak działają agregacje. Bo gdy pracujemy z kostką molapową, agregacji nie można zobaczyć. Można tylko zobaczyć jej definicję. Można zobaczyć w profilerze, że Analysis Services skorzystał z agregacji. Ale wzór korzystania z agregacji jest podany jako tak zwany dataset wielowymiarowy, czyli ciąg zer i jedynek, gdzie jest zaznaczone, że jeśli atrybut został wykorzystany, to jest jedynką, jeżeli nie wykorzystany, to zerem. Natomiast tutaj fizycznie można zobaczyć, jak taka tabela agregacji wygląda. Okej. Czyli widzimy, że to działa. Spróbujmy zrobić jeszcze jedną próbę. Z tego powodu, że w tej bazie OLAP-owej nie tylko partycja pracuje w trybie rollup, ale mamy jeszcze wymiar klientów i ten wymiar klientów w swoich właściwościach, klienci dimension, również jest ustawiony, jest ustawiony na molapie. No, myślałem, że zostawiłem go w rollupie. Spróbujmy w takim razie wymienić go na rollup. Wymiar trzeba w tym momencie sprocesować. To będzie strukturalna zmiana wymiaru, w związku z czym trzeba będzie też ruszyć kostkę. Wymiar się procesuje. Uwaga, w Analysis Services 2008 R2 jeszcze jest błąd. Przy tworzeniu agregacji w rollupie trzeba zrobić taką sztuczkę, przełączyć się w trybie źródła partycji z tabeli na zapytanie, a potem z zapytania na tabelę. I wtedy to powoduje, że nazwa tabeli jest tam gdzieś w wewnętrznym zapisie zapisana tak, że te agregacje się będą prawidłowo wykonywać. Zobaczmy, czy możemy przeglądać kostkę po sprocesowaniu wymiaru. Niestety nie. Musimy kostkę też sprocesować. Czyli uruchamiamy procesowanie. OK. No i możemy już widzieć kostkę. No i spróbujemy sobie od strony tutaj wprowadzić nowego klienta. Insert client values to będzie na przykład 4 i niech to będzie na przykład omega. Czyli pojawia się nowy klient, pojawia się nowy element wymiaru. Przechodzimy do przeglądania kostki, odświeżamy. No. I co? Nie, powinien złapać od razu, ale widzę, że bogowie demonstracji jak zwykle się odezwali i nie pozwolili na to, żeby to zadziałało. Okej, ale zasada byłaby taka sama, tak? Pojawiłby się nam po prostu nowy klient. Okej. Pytanie, które tak? Po zmianie na rola, to była ta właściwość, ustawiła się domyślnie na
Zaraz zobaczymy. O, zobaczmy. Tutaj mam, nie mam, znowu Molab. Tak, przepraszam. Klienci, proactive caching. No tak, jest wyłączony, dokładnie. No to proszę. Ja ustawię tutaj na standardowych ustawieniach real time. Tak, jest faktycznie na automatycznym Molapie, czyli on w tej chwili sobie czeka. OK. Zobaczymy teraz. No, sprocesowanie teraz spowoduje, że znowu kostkę trzeba będzie dotknąć, ale to nie jest jakiś tam duży problem. Widzimy tutaj, sesja jest nieaktywna, wystarczy się ponownie połączyć. Już jest nowy składnik, no ale to powiedzmy, kostki nie procesowałem, prawda? Zwróćmy uwagę, że kostki nie procesowałem, ale dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze jednego klienta, 5. No, kończy się alfabet, znaczy kończy się moja znajomość alfabetu greckiego powoli, więc dobrze by było, żeby to zadziałało. OK. Odświeżamy. I jest klient o nazwie ETA, prawda? Jest klient o nazwie ETA. OK. Oczywiście nasuwa się tutaj bardzo ważne pytanie. Skąd OLAP wie, że należy procesować, że należy procesować tenże bufor. Zobaczmy sobie, w tej chwili na partitions możemy sobie zobaczyć storage settings, widzimy jest real-time OLAP i w opcjach mamy ustawienie. Tu mamy ustawienie proactive caching. W pierwszym oknie measure group storage settings mamy dostępnych kilka scenariuszy. To są predefiniowane zestawy ustawień właściwości proactive cachingu. Real-time OLAP oznacza mniej więcej tyle, że w momencie, gdy nastąpi notyfikacja o zmianie danych, stary cache jest natychmiast wyrzucany. Latency jest ustawione na 0 sekund. Latency nam mówi o tym, jak długo stary cache pozostaje ważny, pomimo tego, że dane się zmieniły. Wtedy zapytania mogą pokazywać dane już nieaktualne. Czasami w niektórych scenariuszach jest to dopuszczalne. Biznesowi powiemy, że dane na przykład pochodzą najpóźniej z godziny. Jeżeli tu byśmy na przykład ustawili jedną godzinę, to by oznaczało, że po godzinie od notyfikacji cache zostanie wyrzucony. Kolejna rzecz, która tutaj jest ustawiona, widzimy, nie ma włączonych parametrów, które sterują opóźnieniem procesowania. Silence internal i silence override interval. One są wyłączone. Co to znaczy? Że procesowanie odbywa się natychmiast po notyfikacji. No i mamy jeszcze ustawioną opcję bring online immediately, która oznacza, że cache jest w momencie, kiedy cache molapowy zostanie usunięty, zapytania są wykonywane z rolapowego magazynu, czyli z bazy relacyjnej. Bring online immediately oznacza, że dane są natychmiast online. Nowe dane są natychmiast online. Notyfikacja. Tutaj właśnie następuje notyfikacja. Czemu tutaj nic nie widzimy? Bo oglądamy właściwości grupy miar, a nie partycji. To jest bardzo często popełniany błąd. Na to chciałem właśnie zwrócić uwagę. Bardzo często tutaj poustawiamy właściwości i nam nie działa proactive caching. Dlaczego? Trzeba zwrócić uwagę, co jest tutaj zaznaczone. Tutaj jest zaznaczona grupa miar, a nie partycja. Dlatego ja wolę ustawiać te właściwości tutaj, w tym miejscu. Tam były domyślne właściwości. Jeżeli ustawimy właściwości proactive caching dla grupy miar, to każda nowa partycja będzie miała te same właściwości. I to nie jest dobra praktyka. Dlaczego, to też za chwilkę powiem. Zobaczmy sobie partycja storage settings w opcjach i tutaj mamy notyfikację i tutaj jest mamy. Mamy trzy rodzaje notyfikacji. Ale może po kolei. Najpierw dwa słowa na temat tego właśnie odświeżania. Po pierwsze, dlaczego ten cały mechanizm? Z tego powodu, że normalna jest sytuacja, która może wystąpić. Załóżmy, następuje notyfikacja, dostajemy informację, że dane się zmieniły. W tym momencie rozpoczynamy procesowanie. I w czasie tego procesowania pojawia się kolejna notyfikacja. Dane znowu się zmieniły. Jak się zachowuje Analysis Services? Poprzednie procesowanie zostaje anulowane,
i obiekt z powrotem trafia do kolejki procesowania. Zaczyna się nowe procesowanie. Stąd płynie prosty wniosek. Jeżeli notyfikacje odbywają się często, a długość procesowania kostki jest dłuższa niż odstęp pomiędzy notyfikacjami, wpadamy w nieskończoną pętlę. Analysis Services nic nie będzie robił, tylko procesował. Stąd właśnie mamy te cztery właściwości, cztery podstawowe właściwości Proactive Caching. One sterują momentem, kiedy ma się rozpocząć procesowanie. Silence interval to jest czas, który musi upłynąć od pojawienia się notyfikacji do rozpoczęcia procesowania. To jest jakby takie oczekiwanie na zasadzie: oho, jest notyfikacja, ale zaczekamy jeszcze chwilę. Czy przypadkiem się nie pojawi kolejna? Ten czas również jest nazywany tak zwanym czasem ciszy, quiet time. Jeżeli w tym czasie pojawi się kolejna notyfikacja, no to liczymy od nowa. Natomiast może to znowu prowadzić do takiej sytuacji, że nigdy nie rozpoczniemy procesowania. Dlatego mamy kolejną właściwość. Silence Override Interval to jest właściwość, która określa, po jakim czasie procesowanie się rozpocznie, niezależnie od tego, czy są notyfikacje, czy nie. Czyli jeżeli ustawimy na przykład 10 minut, to znaczy, że procesowanie rozpocznie się po 10 minutach, koniec, kropka. Online mode, to przed chwilą już mówiłem, jeżeli mamy immediate, czyli opcja jest włączona, zapytania w czasie procesowania będą realizowane z storage'u roll-upowego. Jeżeli mamy on cache complete, czyli opcja jest wyłączona, to zapytania będą opóźnione, będą czekały na sprocesowanie bufora. To też nie jest dobra metoda, raczej należy stosować immediate, czyli przełączyć się na bufor roll-upowy. Wtedy zobaczymy pewną degradację wydajności, bo zapytania na roll-up będą wolniejsze od zapytań na mall-up, ale mimo wszystko kostka będzie odpowiadać. Kolejne właściwości, latency, to jest przeterminowanie cache'a. Cache mall-upowy po pewnym czasie możemy uznać, że jest nieświeży i on po prostu zniknie. Uwaga, to nie uruchomi procesowania. Zniknięcie cache'a molapowego nie uruchamia procesowania. Dlatego trzeba dobrze ustawić wszystkie te właściwości. Ustawienie latency powinno być skoordynowane z ustawieniem silence interval i silence override interval. Bo może być taka sytuacja, że cache upłynie, zostanie usunięty, a procesowanie na przykład jest wyznaczone, nie wiem, za 10 minut najwcześniej. Aggregation storage to jest decyzja, w jaki sposób będą tworzone agregacje w trybie roll-upowym. Oznacza to tak, jeżeli kostka jest w trybie roll-up, regular, oznacza, że agregacje tworzymy w bazie relacyjnej, co już Państwo widzieliście. Natomiast jeżeli będzie mall-up only, nie są tworzone agregacje. Te widoki indeksowane nie powstają. Zapytania są realizowane z tabeli faktów. Oczywiście możemy sobie te zapytania optymalizować, to są normalne zapytania SQL-owe. Celnie położony indeks na przykład pozwoli na to, że te zapytania będą wykonywane szybciej, ale dążyć należy do innej rzeczy. Ta tabela, z której odpytujemy roll-up SQL-em, musi być jak najmniejsza, jak najmniejsza. Tutaj co się kłania? Schemat partycjonowania kostki. Ponieważ ustawienia proactive caching dotyczą partycji, więc najczęściej partycje, które są spokojne, do których nie przychodzą nowe dane, musimy oznaczyć jako zwykłe mall-upowe. Natomiast roll-upowa będzie tylko ta partycja, która otrzymuje najświeższe dane. Stąd wynika konieczność zaplanowania całego procesu odświeżania danych. W jaki sposób świeże dane wprowadzamy? Najlepszym schematem partycjonowania jest oczywiście czas. Więc najczęściej najświeższe dane mają datę ostatnią, więc są umieszczone w ostatniej partycji. I czwarta właściwość, force rebuild interval, to jest sztywne ustawienie czasu procesowania. Niezależnie od tego, czy notyfikacje będą, czy nie, po tym okresie czasu kostka zostanie, ta partycja zostanie po prostu sprocesowana. I teraz te scenariusze, które są ustawione, one po prostu ustawiają różne zestawy tych czterech właściwości. Na przykład scheduled mall-up. To oznacza, że tak naprawdę nie ma notyfikacji, widzimy silence interval minus 1, czyli nieskończoność, silence interval override minus 1, latency minus 1. Natomiast force rebuild interval jest ustawiony domyślnie na jeden dzień. Co to oznacza? Że kostka powinna być procesowana co jeden dzień, co 24 godziny. Ale uwaga, ustawienie to jest bardzo nieprecyzyjne. Skąd on wie, że minęły 24 godziny? Otóż każdy obiekt, który się procesuje, ma właściwość last processed.
Kiedy był ostatnio procesowany? I Analyzer Services sprawdza, czy jeżeli do last processed dodamy okres force rebuild interval, to przypadkiem nie otrzymamy wartości większej niż data aktualna i wtedy nastąpi procesowanie. To wcale nie muszą być 24 godziny, dlatego jeśli już chcemy robić to w ten sposób, należy samodzielnie przy pomocy agenta ustawić procesowanie partycji. Tryb OLAP-u automatycznego, cisza wynosi 10 sekund, czyli od momentu pobrania notyfikacji po 10 sekundach rozpocznie się procesowanie. Override wynosi 10 minut, czyli jeżeli w ciągu 10 minut nie nastąpi procesowanie, kostka zostanie sprocesowana. Latency force rebuild interval nie używane. To jest akurat scenariusz optymalny dla takiego okresowego zasilania. Na przykład wiemy, że ETL wrzuca dane do hurtowni co godzinę, na przykład. No to w tym momencie na automatycznym molapie będzie to chodziło najlepiej. Uwaga, to jest automatyczny molap. Co to znaczy? Że przygotowywany jest storage molapowy. Nie korzystamy w ogóle z rollupu. To też jest taka kolejna rzecz, która czasami bywa nieporozumieniem. Proactive caching nie dotyczy tylko i wyłącznie rollupu. Proactive caching pozwala na ustawienie również właściwości procesowania kostek tylko i wyłącznie molapowych. OK. Tutaj warto coś wiedzieć, mianowicie nawet gdy analysis pracuje w czystym trybie rollupowym, to i tak wewnętrznie tworzy sobie buforowanie danych. Szczególnie wtedy, kiedy zapytania są do siebie podobne. Wtedy on stara się jakby odpowiadać z tych swoich wewnętrznych buforów. Co za tym idzie? W tym trybie real-time OLAP jest możliwa sytuacja, że na chwilę nastąpi brak synchronizacji. Ale tylko na chwilę, z tego powodu, że ponieważ latency jest ustawione na zero, to każda notyfikacja powoduje, że ten cache po prostu jest usuwany. Ale można trafić na taki moment w czasie, że trafimy jeszcze na moment, że cache jeszcze nie został usunięty, a dane już zaktualizowane. Także to wszystko nie dzieje się natychmiast, tak? Zawsze są te drobne milisekundy. I notyfikacje. Najczęściej spotykana notyfikacja to jest notyfikacja polegająca na śledzeniu trace'a. Analysis Services zakłada trace na SQL-u, zakłada trace na odpowiednie zdarzenie, na odpowiedniej bazie danych i na odpowiedniej tabeli. Jeżeli zostanie przechwycone zdarzenie trace'a, następuje procesowanie, uruchamia się proces notyfikacji. Jak to wygląda? O, zobaczmy sobie, ja mam tutaj pliczek. OK. Zobaczmy sobie w tej chwili, zobaczmy jakie w tej chwili są aktywne trace'y. Jak widzimy, oprócz trace'a domyślnego mam aktywne jeszcze dwa inne trace'y, Zaraz sobie zobaczymy ich właściwości. Zobaczymy sobie właściwości trace'a o identyfikatorze trzecim. Tutaj zaraz wyjaśnię, dlaczego jeden z joinów jest zakomentowany. To nie jest trace, który nas interesuje. To nie jest trace, który nas interesuje. Nas interesuje trace czwarty. Ten trace drugi to jest oczywiście ten trace, którym ja przechwyciłem przed chwilą zapytanie SQL-owe. Natomiast trace czwarty został założony właśnie przez Analysis Services. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj event ID 99. Jeżeli poszukamy sobie w dokumentacji trace'ów SQL-owych, to okaże się, że identyfikatory kończą się na 98. 99 czasami jest wspominany jako reserved, zarezerwowany, reserved. I teraz tutaj po tym zapytaniu widać wyraźnie, że mamy ustawione trzy zdarzenia, chwytamy zdarzenia na obiekcie o podanym database ID. Żeby sobie zobaczyć filtr, ja wykorzystam jeszcze jedną funkcję, która informuje mnie o trace'ie, mianowicie getFilterInfo. Tutaj sobie zobaczę, które obiekty na ten trace są ustawione jako filtr. Widzimy baza danych o numerze 12, obiekt o numerze i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie mogę sprawdzić, że baza danych o numerze 12 jest to baza danych sprzedaż, czyli moja baza, i obiekt o tej nazwie, o tym identyfikatorze jest to tabela klient, natomiast akurat to jest rollup wymiaru. Tutaj śledzimy notyfikację wymiaru, natomiast ten drugi identyfikator tutaj
to jest identyfikator, jak łatwo się domyśleć, tabeli sprzedaż, czyli jest założony trace. Czy to jest dobra metoda notyfikacji? Ma dwie wady. Po pierwsze, analyzy services musi mieć odpowiednio wysokie uprawnienia, żeby móc założyć trace'a. Po drugie, w momencie, kiedy SQL Server jest bardzo mocno obciążony, zdarza się, że pewne zdarzenia nie są generowane. Czyli nie mamy stuprocentowej gwarancji, że nasza notyfikacja dojdzie. Ok, spróbujmy zobaczyć ją w akcji, tą notyfikację. W tym celu musimy przestawić partycję w tryb automatycznego MOLAP-u. Czyli Storage Settings, ustawiam tutaj Automatic OLAP. Zobaczmy sobie teraz, jak ustawione są opcje. Widzimy, Silence Interval wynosi 10 sekund, Silence Override 10 minut i widzimy Bring Online Immediately jest wyłączone. Jako notyfikacja jest ustawiona i SQL Server. Trzeba, w momencie, kiedy notyfikację zrzucamy na SQL Server, musimy wybrać tabelę, która ma być śledzona. No to jest najczęściej oczywiście tabela, która leży pod partycją, którą chcemy aktualizować. OK i OK. Kostka oczywiście wymaga sprocesowania. W tym czasie włączymy trace'a, ale tym razem będziemy śledzić serwer OLAP-owy, czyli File New Trace, Analysis Services, Connect. Tutaj nie wybieramy zdarzeń, te, które są już wybrane, są OK. Dobrze, w tym czasie mamy dialog procesowania już, uruchamiamy. Procesowanie się zakończyło, oj, ale to tylko chyba Visual Studio, zaraz zobaczymy. OK, no i mamy Browse, mamy Reconnect, zobaczymy, czy kostka jest, że tak powiem, operacyjna. Jest operacyjna, no i teraz musimy sprowokować go do działania, czyli wprowadzamy nowe dane, tym razem niech to będzie 10 tysięcy, znowu wprowadzam wiersz do tabeli faktów, OK, i w profilerze obserwujemy, co się dzieje. Proszę bardzo, jest notyfikacja, widzimy SQL Trace Notification, a notification was received i jest drugi sygnał, proactive caching, operation starting in 10 second, minęło 10 sekund, rozpoczęło się procesowanie bufora. Jeszcze raz pokazuję, tutaj w tym momencie odbieramy zdarzenie SQL Trace jest notyfikacja, a notification was received. Proactive caching odpowiada, operacja wystartuje w ciągu 10 sekund i po 10 sekundach nastąpiło sprocesowanie partycji. Stąd wniosek, że jeżeli sobie obejrzę dane, teraz odświeżę, to wartość powinna wynosić 26300 i tak jest w rzeczywistości. Czyli proactive caching tutaj zadziałał. Zwracam uwagę, kostka jest w trybie MOLAP, a raczej powinienem powiedzieć, partycja jest w trybie MOLAP, bo pozostałe partycje mogą być w zupełnie innych trybach. OK, jakie mamy alternatywy? Kolejną opcją procesowania jest notyfikacja uruchamiana przez klienta. To jest notyfikacja, która jest najbardziej pewna. Polega ona na tym, że aplikacja wysyła do serwera komendę, którą tutaj widzimy, w języku XML-a. To jest komenda notify table change. W ramach tej komendy podajemy źródło danych oraz zaznaczamy notyfikację, które tabele się zmieniły. Więc zaznaczamy, zmieniła się tabela fact internet sales w schemacie DBO. Wewnętrznie serwer OLAP-owy tworzy sobie listę obiektów, które dostały notyfikację, a potem łączy je w grupy i procesuje. I procesuje obiekty, ale uwaga, nie będzie procesował tabeli w bazie danych relacyjnej. Sprawdza, który obiekt kostki OLAP-owej jest stowarzyszony z tą tabelą w bazie relacyjnej i tam właśnie ta partycja zostanie sprocesowana. Najpewniejszy sposób. Tutaj w grę wchodzi tylko serwer analityczny, prawda? I trzeci sposób to jest tak zwane scheduled polling. Polega to na tym, że co pewien określony czas Analysis Services wysyła zapytanie do SQL Servera. Zapytanie musi być napisane w ten sposób, żeby zwróciło pojedynczą liczbę, pojedynczą wartość, na przykład select count from product. I teraz zostaje zwrócona wartość. Serwer porównuje, czy wartość otrzymana w tej chwili jest taka sama jak poprzednia. Jeżeli są takie same, nic się nie zmieniło. Jeżeli są inne, generowany jest sygnał notyfikacji. Ta opcja
ten tryb notyfikacji Schedule Polling ma bardzo ciekawą opcję, mianowicie pozwala włączyć tak zwane aktualizacje inkrementalne. Aktualizacja inkrementalna polega na tym, że oprócz zapytania sprawdzającego, czy coś się zmieniło, jeszcze dodatkowo definiujemy jedno zapytanie, tak zwane zapytanie procesujące. Zapytanie procesujące, incremental updates i możemy wpisać zapytanie procesujące. Co to jest zapytanie procesujące? To jest zapytanie, które zwróci nowe wiersze w tabeli faktów. Automatycznie zostaną one dodane do partycji, dzięki czemu procesowanie obejmie tylko nowe wiersze w tej partycji, nie całą partycję. Czyli nie musimy procesować całej partycji. Zwróćmy uwagę, możemy procesować tylko te wiersze, które właśnie przyszły. Jaki jest warunek? Oczywiście to processing query bierze na siebie pełną odpowiedzialność, że wybierze tylko wiersze nowe. Jeżeli zapytanie zwróci wiersze, które już są w sprocesowanej części partycji, to dostaniemy zduplikowane dane. Pojawiają się wtedy dość trudne do usunięcia błędy. Dlatego warto uważać bardzo mocno, jak się stosuje processing query. Nie wystarczy przeładować od zera całą tą partycję. No ale wtedy nie mamy do czynienia z inkrementalnym zasileniem. Istota inkrementalnego zasilenia polega na tym, że jeszcze zmniejszamy liczbę wierszy, które przetwarzamy. Ja mówię na zasadzie takiej, że zrobiliśmy błąd, mamy załadowane coś dublowane. Aha, i chcemy się tak. Nie no, oczywiście trzeba przeładować, tak, trzeba przeładować całą partycję. Kilka uwag na koniec. Po pierwsze pamiętajmy, że operacja procesowania partycji czy wymiaru jest to zawsze operacja kosztowna i wymagająca wiele pamięci. Należy dążyć do tego, żeby zmniejszać zapotrzebowanie na pamięć i zmniejszać liczbę wierszy. Stąd bardzo ważne jest na przykład włączenie mechanizmu proactive caching tylko na tych partycjach, które otrzymują nowe dane. Nie na wszystkich. Partycje historyczne niech sobie będą w klasycznym MOLAP-ie, a tylko ta partycja najświeższa niech będzie odświeżana w czasie rzeczywistym. Trzeba zadbać o to, żeby wierszy było jak najmniej. Ja powiem od razu, bo pewnie takie pytanie się pojawi. W praktycznych zastosowaniach, z jakimi miałem do czynienia, okazywało się, że dopóki ta partycja rolapowa miała kilkanaście tysięcy wierszy, naprawdę w aplikacji klienckiej nie było widać żadnej różnicy. Ale jak tych danych już było więcej, 50 tysięcy, 100 tysięcy wierszy, to wyraźnie zapytania korzystające z partycji rolapowej były wyraźnie dłuższe niż zapytania z partycji molapowej. Dlatego ja na przykład staram się nie przekraczać progu 10 tysięcy wierszy. Oczywiście zależy to od tego, jak mocny mamy serwer relacyjny. Na jakim serwerze stoi SQL Server? Tak, jeśli będzie wykorzystywał te zabawki, które narysował przede mną Tomas, to pewnie ten limit 10 tysięcy będziemy mogli podnieść w górę. Dobrym rozwiązaniem jest użycie procesowania inkrementalnego. Jest to opcja, która w ogóle jest dostępna w Analysis Services, oczywiście Enterprise. Także ona nie jest tylko cecha proactive caching. Procesowanie inkrementalne jest obecne w Analysis Services i możemy w ten sposób procesować partycję, która nie jest zasilana mechanizmem proactive caching. Natomiast nieprzyjemne rzeczy mogą się dziać z agregacjami w tym miejscu. Czasami serwer po prostu wyrzuca wszystkie agregacje. Dlatego bardzo ważne przy okazji, o tym Chris chyba wspominał, bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej relacji pomiędzy atrybutami i typu relacji, rigid i flexible. Jeśli relacja jest rigid, to wtedy nie będzie nam tych agregacji wyrzucał. Relacje typu flexible natychmiast powodują wyrzucenie agregacji. Wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby te agregacje osobno procesować. I jeżeli ustawiamy proactive caching, należy się starać, aby ustawienia były podobne dla wszystkich obiektów. Załóżmy, mamy cztery wymiary i partycje. Ustawmy je tak samo. Dlaczego? Jak nastąpi notyfikacja, to wtedy te obiekty zostaną połączone w jedną grupę i sprocesowane razem w jednej transakcji. Przez co będzie to czas minimalny. Pamiętajmy, że serwer Enterprise potrafi procesować wiele obiektów równolegle. Oczywiście najpierw muszą być sprocesowane wymiary, to jest normalne. Jeśli pojawi się nowy element, pojawi się nowy klucz, przebudowane będą musiały być wszystkie indeksy, które łączą wymiar z partycją. Jeśli chodzi o takie doświadczenia praktyczne, to tak jak powiedziałem, dbanie o to, żeby było jak najmniej wierszy w takiej partycji. Ja mam takiego klienta, gdzie taki proactive caching sobie ładnie działa. Partycja,
która jest pod nadzorem Proactive Caching i pracuje w real-time rollup, tak swoją drogą, na marginesie, to jest partycja zawierająca dane z jednego dnia bieżącego. W nocy rusza proces, który przerzuca wiersze do innej tabeli, bo to przy okazji jest osobna tabela, przerzuca wiersze do innej tabeli. Tabela partycji, która działa w rollupie, jest jeszcze odpowiednio poindeksowana. Indeks jest po prostu, jest założony, ponieważ tam jest niewiele wymiarów, dosłownie trzy wymiary, dlatego jest założony indeks na te kolumny, które biorą udział w zapytaniu. A jakie to są kolumny? Zapytania na partycję rollupową po prostu przechwytujemy zwykłym profilerem. Więc można sobie dokładnie zobaczyć, jakie jest kryterium grupowania. Najczęściej to są klucze wymiarów oczywiście i jakie są użyte funkcje agregujące. OK, z mojej strony to wszystko. Czy są jakieś pytania? Ja bym jeszcze chciał poprosić o wyjaśnienie tego błędu, który powiedziałeś odnośnie agregacji na rolapie bez korzystania. Dobrze. To będzie wymagało momencik. Jeśli mamy chwilkę, tak, to ja się podłączę do internetu najlepiej z tego powodu, że lista jest tak długa tych ograniczeń, że nikt normalny tego po prostu nie spamięta. Tak, działają. To jest tak, że ja przeglądając, przygotowując tą sesję, w kilku miejscach natknąłem się właśnie na sygnał taki, że nie działa to. Dlaczego to nie działa? Otóż nie wiem, czy ktoś oglądał zapytania procesujące kostki, ale one wyglądają w ten sposób. Tak, tak, one, tak, selekty, ale one wyglądają, aha, bo tu już mam wielowymiarowy trace. One wyglądają w ten sposób, że po prostu jest select duży i najczęściej from kolejnego podzapytania. A niestety widoki indeksowane nie mogą być zdefiniowane na podzapytaniach, na derived tables. Dlatego też jest błąd. I teraz tak, myślano, że jest to po prostu błąd w analysis services. No bo jak to? Analysis services generuje zapytanie automatycznie, które nie może być wykonane przez serwer. No to co my mamy w tym momencie z tym do czynienia? Okazało się, że sposób poprawienia tego jest bardzo zabawny. Udało mi się to zrobić. I to wyszło w bardzo zabawny sposób. Mianowicie, co zrobiłem? Przestawiłem tutaj w źródle partycji, przestawiłem to na query binding i zobaczyłem tutaj, że jest normalny, zwykły select, bez derived table. Ale w dalszym ciągu był błąd. Więc przestawiłem to z powrotem na table binding i tutaj pojawił się troszeczkę inny wpis. Przedtem było po prostu sprzedaż. Bez żadnego DBO. A teraz jest tutaj zaznaczone DBO sprzedaż. I w tym momencie nagle ta partycja się, te agregacje się nagle sprocesowały. A wynika to z tego, że jak sprawdziłem w internecie, bo dokopałem się do dokumentacji, otóż żeby tabela mogła służyć, tabela, która jest tabelą grupy miar partycji w OLAP-ie, żeby mogła służyć do procesowania, niech no ja zobaczę zakładki ostatnio dodane. O, właśnie. Mam nadzieję, że strona się szybko wczyta. Tutaj mamy cały spis ograniczeń. Tak? Te wszystkie ograniczenia, te wszystkie warunki muszą być spełnione, plus trzeba zastosować trik, o którym mówiłem. I wtedy to zaczyna działać. Zobaczmy, nie możemy używać miar, które mają agregację minimum, maksimum, bo tego nie można używać w widokach indeksowanych. Nie możemy się odwoływać dwa razy w zapytaniu do tej samej kolumny pod aliasami. Dobre. Każda tabela musi być tabelą, a nie widokiem. Ja na przykład bardzo często buduję kostkę OLAP-ową w ten sposób, że zamiast tabel mam widoki. Więc nie mogę tego robić. Kolejna rzecz. Każda tabela, każda nazwa tabeli w schemacie partycji musi być wpisana ze schematem. I tego najprawdopodobniej mi brakowało. Ale ja jak? Gdzie w schemacie partycji ja wpisuję schemat? Jak to się wszystko robi samo w oknach dialogowych, prawda? No można jeszcze wyedytować definicję XML-a partycji. Okej, następnie. Każda tabela w schemacie partycji musi mieć tego samego właściciela. Kolejna rzecz, wszystkie kolumny w tej tabeli
muszą być ustawione z opcją not null. Nie ma prawa być null. To też miałem ustawione nie tak jak trzeba, więc musiałem sobie tych parę alterów porobić. Tabele muszą mieć ustawione opcje ANSI nulls i quoted identifier. To jest ustawienie domyślne, więc to zapewne jest. Rozmiar klucza indeksu oczywiście 900 bajtów, wiadomo. Dlaczego? Bo widok indeksowany tworzy indeks, prawda? Jest to związane z tworzeniem indeksu. Ustawienia sesji. Tego też nie miałem ustawionego. Sesja musi mieć ustawione arif, abort, kontakt, concat, null i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj najciekawsze jest to, że ustawienia można zrobić w Management Studio. Forum było larmo. Jak to? Przecież osoba robiąca kostki OLAP-owe ma mieć też dostęp do Management Studio? No dobrze, ale to powiedzmy ktoś może ustawić. Czyli to są ustawienia domyślne sesji. I po ustawieniu tego, po przejściu tego punkcik po punkciku, dalej mi nie działało. Jak już straciłem wiarę, widoki indeksowane, to właśnie zrobiłem to, o czym mówiłem, tak? Mówię, zobaczę, jakie jest zapytanie procesujące, a nie chciało mi się uruchamiać procesowania i profilera, no to zapytanie procesujące można właśnie zobaczyć w storage, w opcjach partycji. No i tam przełączyłem z powrotem, mówię, o kurczę, coś się zmieniło. No i się sprocesowało. Dzięki czemu mogłem pokazać, jak wygląda agregacja w rolapie. Ok, czy jeszcze jakieś pytania? Mhm. Bo to rozumiem, obsługuje tylko te opcje dodania nowych rekordów. Tak. Ale wiadomo w życiu i w praktyce jeszcze rekord może być zmieniony albo usunięty. Nie, wtedy nie. Wtedy nie możemy na tej partycji używać procesowania inkrementalnego. Jest obsługiwane tylko dodawanie nowych wierszy. Tylko dodawanie nowych wierszy jest obsługiwane. Znaczy jest na to sposób oczywiście. Jest na to sposób. Wprowadzenie wiersza korygującego do zera na przykład. Na tej samej zasadzie mniej więcej jak działają writebacki, tak? Writebacki, jak wprowadzamy dane do kostek OLAP-owych, nie zapisują wartości, tylko zapisują deltę. Więc tu można zastosować podobny mechanizm, ale to też nie jest do końca dobre. Bo brak wiersza to jest coś innego niż dwa wiersze składające się do zera. Procesowanie inkrementalne wymaga, żeby było zapytanie wyciągające nowe wiersze ze źródła i tylko i wyłącznie dodaje wiersze. Wszystkie pozostałe zostają tak samo nienaruszone. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja oczywiście będę po ostatniej sesji, Andrę, jeszcze tutaj, że tak powiem, wrócę, gdyby jeszcze jakieś pytania się nasunęły. Chciałem takie drobne pytanko, tak chciałem się tylko upewnić, na atrybut last process day, to on się zmienia przy tym proactive caching, tak? Tak, 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 tak. On jest ustawiany przez opcję procesowania. Nieważne, czy procesowanie zostało wywołane proactive caching, czy normalną komendą, jest ustawiany last process na aktualną datę i czas.